Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie, na nowym serwerze pierwszym europejskim, który w tym momencie jak ja to nagrywam jest sobota, jest wieczór, ma dokładnie tydzień i jeden dzień. Co prawda jest to taki odcinek bonusowy, który miał się nie pojawiać, ja jestem tak naprawdę po powrocie z uczelni, dzisiaj trzy egzaminy, niedawno wróciłem, jest już wieczór, może być widać, może być słychać, że jest troszeczkę inaczej na tym odcinku, troszeczkę inna energia powiedzmy. No ale uznałem, że należy wam się właśnie taki bonusowy odcinek, gdzie wbijamy 200 poziom, albo nawet więcej. Zobaczymy jak nam się uda, no ale mówię, przede wszystkim zanim obejrzycie ten odcinek, to obejrzyjcie sobie zapis, bo wczoraj miał miejsce streamek, który no taki był troszeczkę przyspieszony, dlatego że ja też nie miałem czasu, też musiałem się uczyć na te egzaminy dzisiaj, więc mówię, tak na szybko go zrobiłem, no ale dokładnie zapis tego streama wleciał prawdopodobnie wczoraj, w tym momencie w ogóle się wrzuca jak ja to nagrywam, prawdopodobnie wczoraj wieczorem wleciał właśnie zapis pocięty, gdzie pokazałem jak z tego około 130 levela wbiliśmy sobie level bodajże 197. Było tam to, co chyba lubicie najbardziej w tym zapisie, czyli oczywiście klikanko loszków, potem przebieranie, potem znowu klikanko, potem znowu przebieranie, jakaś tutaj wymiana gemów, no i generalnie inne, myślę, że ciekawe dla was rzeczy, więc po prostu żeby być na bieżąco z tą serią, to polecam obejrzeć poprzedni odcinek. No a my dzisiaj zaczynamy, tak jak mówiłem, taki odcinek bonusowy jeszcze z tego epika, no bo tak jak mówię, jest sobota wieczór, więc event cały czas trwa. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam poszedł event epicki, bo powiem wam szczerze, że generalnie bardzo mocno tutaj do przodu serwer poszedł, bardzo dużo już poziomów 200 plus już tu nawet jakieś 250, 264 najwyższy, ale może topkę to pod koniec sobie na spokojnie obejrzymy, więc możecie dawać znać, czy korzystaliście z tego eventu na właśnie pierwszym serwerze europejskim i jeżeli tak, to ile leveli udało wam się wbić, to piszcie w komentarzach. No a my chyba możemy zaczynać. Co od tego zapisu się pozmieniało? No oczywiście wiadomo, wczoraj jak skończyłem zapis, to co wam mówiłem, zrobiłem sobie tutaj aweczkę, połapałem te pupile, których tu może troszeczkę lagować, bo tak jak mówię, w tym momencie wrzucam jeszcze odcinek, no ale chcę, żeby wam wleciał o w miarę normalnej porze. Więc jak sami widzicie, połapałem sobie te pupilki, których mi brakowało. Okulnicy przede wszystkim, no i tego Ryczałda. To tak naprawdę to, co zrobiłem wczoraj w ogóle po odcinku, no to zrobiłem awkę, połapałem te pupile. Oczywiście podbiłem jeszcze przed robieniem tej awki klaserek, bo tutaj na serwerze się pojawiło bardzo, ale to bardzo dużo epików. Epików, których mi brakowało, które już mogłem zdobyć, no bo tutaj ludzie mieli no jakieś powiedzmy 180, 170 levele. Także no ten klaser też zdecydowanie poszedł do przodu, no i tyle w zasadzie. Zrobiłem awkę i tak naprawdę więcej tutaj się nie działo. Zrobiłem jakieś środowiska w międzyczasie, to też wiadomo, no tutaj chyba tego pajałonka nie miałem pokonanego, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj chyba mieczozęba też pokonałem, jak się nie mylę. No generalnie jakieś tam środowiska jeszcze porobiłem, plus ta awka i dlatego też mamy level 198 i prawie pół, więc tak, wczorajszy dzień i powiedzmy dzisiejszy, no bo pupilki to ja już zawsze robię po północy, żeby tutaj, wiadomo, po północy jest lepiej te pupile robić, dlatego że jeszcze może ktoś nie nakarmi swoich, oczywiście mówię o pierwszych dniach serwera, o tam początku nowego serwera, ktoś jeszcze może nie nakarmi swoich, może tutaj akurat nam się uda, że ktoś by był mocniejszy, ale przez to, że nie nakarmił, to jest słabszy, no generalnie lepiej te pupile robić sobie po prostu od razu po północy, o ile mamy oczywiście taką możliwość. No i wszystko, nie? Wszystko. Kupiłem sobie ten pakiecik od 150 poziomu, troszkę tutaj podziemie rozbudowałem bardziej, trener na 7 wleciał też, tutaj wrota mi się teraz na 8 budują i tak to po prostu wygląda. Oczywiście arenkę też wam mogę pokazać, bo wiadomo, na streamie to tak ładnie wam nie zrobię takiego update'u, jakbym chciał, bo jednak na streamie to co chwilę ktoś tam pisze, tu się do czegoś odnoszę. No ale arenka wygląda tak, no runek mamy bardzo mało, tu jakby nie da się ukryć, jeszcze nawet nie możemy zdobyć żadnego itemku z runkami, no bo nie mamy ich 1000, no ale ulepki lecą nam strasznie fajnie. Zobaczcie, mamy już pierwsze 3 siedziska ulepszone na maksa, czyli to jest 6 ulepek, no i tutaj mamy 7, więc łącznie 7 ulep i tak naprawdę od samego początku lecą mi same ulepy, nie było żadnego skipa, stąd runek no dość mało, no ale oczywiście te ulepki w przyszłości oddadzą. Więc tak po prostu w skrócie się moja arenka prezentuje. Co mogę? Tutaj tego ekspa nie
odbieram, bo tak jak mówię, może jeszcze jakieś levele wbijemy, tutaj misyjkę dnia zrobiłem, to możemy odebrać, no i chyba tyle, nie? Dzisiaj oczywiście jeszcze nic tu nie robiłem na koncie, bo czekałem specjalnie na ten odcinek. Przede wszystkim zaczniemy sobie od portalu do piekieł, dlatego że no wczoraj kto oglądał zapis, jak nie to mówię, polecam, żeby po prostu sobie nie spoilerować, chociaż no jak odpaliście ten film, to zaspoilerowaliście, ale jeżeli jesteście ciekawi, jak ta moja droga właśnie do tego poziomu prawie 200 od 130 wyglądała, na paladynie podkreślam, czyli no dość ciężkiej postaci do levelowania, to oczywiście polecam obejrzeć, żeby być na bieżąco z tą serią. No i co? Przede wszystkim chyba lecimy do piekła, dlatego że na to piekło mam tutaj w tym momencie 2,71%, to jest naprawdę bardzo dużo, no i piekiełko da nam ten level 200 i może coś tam jeszcze dalej pociśniemy, zobaczymy jak to wyjdzie. I jeszcze ważna sprawa, przed jakby odcinkiem, żeby was tu nie zanudzać, przebrałem sobie dwa itemki, które były dość stare, był to m.in. wisiorek i rękawice. Te itemy, powiem wam szczerze, że nie wiem, wydałem ze 100 grzyba łącznie na rolę tutaj zbrojowni gabinetu, bardzo szybko mi poleciał wisiorek na 3 staty, bardzo szybko mi poleciały rękawice, czyli tak jak mówię, to czego mi wczoraj poniekąd brakowało, więc sobie to ubrałem, żeby jeszcze te procenty na odcinek wzrosły, no bo już nie chciałem was tym przebieraniem po prostu zanudzać. Dobra, lecimy. Lecimy z biczownikiem. Mówię, troszkę tu będzie może wolniej chodzić przez to, że mi się odcinek wrzuca, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wbić ten poziom 200. Żałuję, że tego wczoraj nie zrobiłem. W ogóle jeszcze ważna sprawa, to co wam dałem info właśnie w postaci tekstowej przed tym zapisem wczorajszym. Niestety przed streamem bawiłem się mikserem dźwięku, co w ogóle do mnie dotarło dopiero dzisiaj tak naprawdę. No i coś tam się bawiłem, poprzestawiałem i niestety na tym zapisie głośność z gry jest, w sensie no była, no jest w sumie na zapisie po prostu, głośność z gry jest na zdecydowanie niższym poziomie, aniżeli może być. No jest cicho po prostu ten shakes, mało tam słychać, jak ja się jeszcze odzywam, to praktycznie nie słychać dźwięków z gry. Teraz z tego co widzę jest już to naprawione, dokładnie dźwięk jest już taki jak był zawsze, więc no po prostu muszę pamiętać, że jak się bawię mikserem, to żeby potem to sprawdzić, czy powiedzmy cofnąłem do stanu pierwotnego, żeby coś takiego się nie stało. Nie wiedziałem w ogóle od czego to zależało, nie potrafiłem, mogłem to naprawić w ogóle od razu, bo mi to tak jakby dopiero tam w połowie tego zapisu zobaczycie, że dopiero do mnie dotarło, że hej, faktycznie ten shakes jest za cicho, no ale myślałem, że będę musiał resetować OBS-a, a wystarczyło po prostu w mikserze jedną rzecz zmienić, którą zapomniałem przed streamkiem zmienić, więc z tego, dobra, mamy to. Oj, od razu mamy kluczyk i mamy też elitę, dobra, 200 poziom wpadnie, było chyba tej animacji 200 poziomu, szkoda, no ale trudno, ale dobra, grunt, że udało nam się pokonać, no i mamy równy poziom 200, udało się to zrobić, jak nie wczoraj, to dzisiaj, więc no taki plus. No i tak to po prostu wygląda, dlatego też te dźwięki z gry były troszeczkę ciszej. Myślę, że one nie są jakieś bardzo istotne, żeby one musiały być, więc no wiadomo, szkoda taki materiał wyrzucać do kosza przez taką pierdółkę, no ale jednak postanowiłem, że was przeproszę. No i druga sprawa, tak jak już wspomniałem, troszeczkę mi się wczoraj śpieszyło, chciałem się jeszcze pouczyć, dzisiaj wstawałem w ogóle o 6, bo na 8 miałem na uczelnię, więc no nie chciałem tego streama robić giga długiego, no i też troszeczkę tak powiedzmy po łebkach to rozegraliśmy i tak poszło nawet nieźle, bo jak tam zwrócicie uwagę na początku, to ja miałem strasznie duże problemy, żeby tam wiecie, dobić jakiś poziom powiedzmy jakiś 150 w ogóle, żeby tornado odblokować, no a potem to poszło jakoś z górki, no i ten poziom 197 finalnie udało nam się wbić, co oczywiście nie było jakimś giga dobrym wynikiem, ale też było nieźle. No wiedziałem, że liczyłem szczerze na taki, no mówię, tak jak powiedziałem tam na początku, moje założenie było takie, żeby wbić po prostu poziom 200, brakło troszkę, no ale wiedziałem, że takiego namo, którego wam też pewnie zaraz pokażę, jak będziemy sobie topkę sprawdzać, wiedziałem, że takiego namo na pewno nie dogonię. Tu mamy plus 18 ten pierścionek na siłę, szczerze, to możemy sobie dla siebie go wziąć, dlaczego by nie? Nie będziemy musieli przebierać. No a my jeszcze pamiętamy, że w tej strefie światła mamy bodajże, które my tu mamy piekło, o Jezu, piekło dopiero 7, ej, to ja tu mam jeszcze 4 przeciwników, 7, 8, 9, 10, dokładnie, 4 przeciwników do pokonania, ale okej, Książę Ciemności, jeszcze jego możemy w strefie mroku sobie kliknąć, na niego mamy ponad 1%, więc chociaż nie, czekajcie, może wieżę, bo jak my wieżę klikniemy, bo tutaj wieża dokładnie powinna padać w miarę łatwo, jak my wieżę klikniemy, jak tutaj się troszkę poprzebieramy jeszcze, jeżeli chodzi o pachołki, to może być tak, że po prostu na tego Księcia Ciemności znacznie nam tam wzrosną procenty, bo tak to przeważnie działa. No wieża oczywiście
oczywiście potrzebna i każdy poziom wieży to jest tam plus 1% do golda z misji, więc no należy ją mieć zawsze na jak najwyższym możliwym poziomie. No, więc tak to wyglądało, mówiłem, wojownik chyba też miał problemy, szczerze mówiąc, żeby dobić poziom 200. W sumie to wiecie co, no tu tracimy trochę pancerza, ale mamy dziurę, to sobie zamienimy, a to rozmontujemy. Wojownik też miał problemy, żeby po tym tygodniu wbić właśnie poziom 200+, tym, że na wojowniku chyba skończyło się to tak, że wbiliśmy jakiś, nie wiem, 199 i 3/4, coś takiego, no i po prostu sobie aweczką dobiłem ten z 200, nie? Więc no tam akurat się udało koniec końców po tym tygodniu, no tutaj niestety nie. Tutaj potrzebowaliśmy troszeczkę, no jednego dnia więcej po prostu. No wczoraj by to siadło, nie? Wczoraj by to siadło, jak ja bym tam troszeczkę więcej z głową poklikał, poszedłbym w tornado, w które sobie też zaraz jeszcze troszkę pójdziemy. Zobaczcie, że golda mam też już sporo, bo ta wieża też daje, ten gold by poszedł w statystyki, no miało to na pewno potencjał, no ale niestety, no są też pewne obowiązki, nie można się tylko na gierce skupiać, no a my tu i tak, no nie zwojujemy levelowo, przynajmniej na razie tego serwera i podejrzewam, że w sumie nigdy paladynem levelowo nie zwojujemy tego serwera, no bo teraz chociażby taki berserk, taki łowca demonów, no każda klasa, która sobie radzi w miarę dobrze w lochach, czyli w sumie każda oprócz wojownika w porównaniu do paladyna, no to już sobie robi tam jakąś delikatną przewagę expową z racji tego, że po prostu robi wszystko na wyższym levelu. Tak to działa, no i tego niestety nie przeskoczymy, ale na spokojnie w swoim tempie nie ma większego problemu tutaj. Dobra, myślę, że tą wieżę nie ma co na razie, bo nie sprawdzam procentów póki co. Myślę, że teraz możemy sobie pójść po prostu, co w ogóle dzisiaj chce od nas wiedźma, buciki. Dobra, to ja będę pamiętał. Do kibelka już wrzuciłem, bo jak wymieniałem sobie te itemki, a w ogóle my tutaj mamy, zobaczcie, no dokładnie, możemy kolejną aurę sobie wbić, nie zauważyłem tego. Do kibelka, jak tam podmieniałem rękawice, bodajże to już wrzuciłem, żeby to było z głowy i żeby po prostu epika dodatkowego nie marnować, no bo i tak go tam odzyskiwałem klejnot, więc poszedłby na straty, powiedzmy. No i dobra, i teraz lecimy sobie w tornadko. Nie, wy chyba nawet nie widzicie, że to tak trochę przycina. Ja czuję, no bo jak ja klikam enter, to zdaję sobie sprawę, kiedy klikam, a kiedy się dopiero walka zaczyna, jest takie delikatne opóźnienie, no ale myślę, że jakoś bardzo to nie przeszkadza. No niestety, ostatnio napięty grafik, to co wam zresztą pisałem, też w tych podziękowaniach za 20 tysięcy subskrypcji, też mówiłem na streamku i ogólnie, no tam chyba wam mówiłem generalnie, ostatnio napięty grafik. No dzisiaj, tak jak wspomniałem, na studiach byłem, wstawałem o 6, bo ja mam do uczelni tam około 45 km łącznie, więc no na tą 8 trzeba było jakoś dojechać w miarę szybko. W sensie no, żeby zdążyć po prostu. Także o 8 od razu miałem zaliczenie, takie myślałem, że dość ciężkie, ale mogę się wam pochwalić, że mi się udało. Co prawda na 3, no ale grunt, że zaliczone, tak? Wiadomo, trójka w szkole to nie to samo co trójka na studiach, kto studiuje, ten wie jak to jest, więc mówię, no to mi się udało i w ogóle dzisiaj okazało się, że oprócz tego jeszcze miałem dwa zaliczenia, o których nawet nie wiedziałem, ale też się udało, bo to były takie, powiedzmy, lightowe. Także no, 3 zaliczonka dzisiaj z głowy, wszystko jakoś tam siadło, no i tak naprawdę jutro jeszcze jadę, ale to dopiero na 13. Jutro sobie jadę na zaliczenie i za tydzień w sobotę mam ostatnie, czyli no powiedzmy jeszcze 2 zaliczenia mi zostały, ale to już raczej takie, wiecie, bardziej lightowe, bez tam, myślę, żadnych problemów pójdą mi, no i będę miał w końcu spokój, będę miał spokój i będę mógł, powiedzmy, no wolne, nie? Poniekąd wolne, chociaż, no bo wiadomo, teraz ta, powiedzmy, sesja, chociaż no sesja się niby zaczyna w lutym, taka właściwa, no ale ja na zaocznych, powiedzmy, że mam troszeczkę inaczej, dlatego że na zaocznych te egzaminki, no w sumie to chyba nigdy nie miałem takiej prawdziwej sesji, dopiero jak się nie zda, powiedzmy, jakiejś zerówki, czy tam wiadomo, jakoś tam na ostatnich zajęciach egzaminu, bo często takie mamy, to dopiero wtedy się trzeba martwić o terminy w sesji. Mi się póki co udawało zawsze, powiedzmy, w pierwszym terminie, czy tam w tym terminie zerowym zdawać, więc o tyle plus, no ale mówię, ja nigdy nie miałem jako takiej sesji, szczerze mówiąc, wszystko mi się udawało szybciej, tu w ogóle jak laguje to dodawanie statystyk, ale dobra, na razie tyle, okej, może sobie zeskanujemy postać, co ja tutaj powinienem klikać.
w międzyczasie. No, więc będę wracając miał po prostu wolne ta końcówka stycznia, jak oczywiście zaliczę to co jutro i to co za tydzień. Dobra, na piekło mamy 4%, okej, okay, to ja idę w piekło i ja jeszcze, i strefę mroku mogę sobie zamknąć, bo na to mam 4%. Na wieżę już mam 0,66, no to jest to co mówiłem, ta wieża, dobrze, że jej dalej nie klikałem, bo już te procenty są mizerne. Także no końcówkę stycznia i cały luty będę miał powiedzmy wolne, nie do końca, bo będę tam musiał znowu na licencjacie się skupić troszkę, tam jakieś poprawki i tak dalej, no ale mimo wszystko wolne, nie będę musiał jeździć w weekendy, więc będzie po prostu więcej czasu, no niestety tak to jest, kto studiuje, ten wie, że ten okres powiedzmy styczeń, luty jest dość taki no ciężki, no bo są te egzaminy, chociaż u mnie i tak nie wiem, mi to jakoś jak dość łatwo mi po prostu to wszystko idzie. Ok, mamy z głowy to, dość te egzaminki są łatwe, dużo rzeczy też w ogóle robimy tak jakby na ostatnich zajęciach, więc jak komuś, tak jak już wspomniałem, się uda, no to już nie musi przyjeżdżać w trakcie sesji, no i ja też zawsze do tego dążę. Bo właśnie, no zależy mi na tym, nie? Zależy mi ogólnie na tym, żeby sobie to pozdawać i mieć właśnie taki ponad miesiąc wolny. Dobra, ale może tyle, może was nie będę zanudzał. Stąd też właśnie taki troszeczkę po macoszemu potraktowany wczorajszy, no odcinek stream, powiedzmy, że odcinek, no bo wy to oglądacie na YouTubie, więc dla was to odcinek. Ile jest w ogóle procent tego odcinka? Sobie spojrzę, 57, dobra. No to tak na 20 chyba będzie, coś koło tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i właśnie, stąd też ten odcinek bonusowy, który wam pewnie wrzucę jutro jakoś, nie wiem, może o 16, myślałem, żeby o 12, ale może tam jeszcze co niektórzy będą ten zapis oglądać, jak sobie wstaniecie rano, więc może jakoś tam później ustawię i powiedzmy na 16 ten odcinek. Dobra, tak jak mówię, na niego mamy 4%, więc bardzo dużo, ale w sumie mogłem się tego spodziewać, bo to jest zwiadowca, no i cyk, i 203 poziom siedzi bam, że tak powiem, to sobie możemy sprzedać, nie mam za dużo golda, ale niech będzie na razie. No i co, chyba kolejny skanik, no bo ja tutaj za dużego pola do popisu powiedzmy nie mam. Esteros zawsze się robiło w tych okolicach 200+, no ale teraz, no właśnie, no i my teraz mamy na piekło 0,79. To jest jeszcze oczywiście do zrobienia. Nie mówię, że nie, aczkolwiek ja bym tutaj chciał plus 8, no to nie za dużo, plus 12, plus 18, no właśnie, tutaj już mi może polecić fajna brońka, jak to u mnie wygląda ze statystykami, no pancerz też się przyda, dobra, no jeszcze jakieś delikatne przebieranie, mówię, skoro mamy ten event epicki, aha, mi się teraz w ogóle chyba pakiet odblokował, jak się nie mylę, no ładuj się, dokładnie tak, pakiet pro mi się odblokował od 200 poziomu, będzie go trzeba później zakupić na tam jakieś przyszłościowe odcinki, może w tygodniu coś się jeszcze pobawimy, no teraz jesteśmy na etapie, gdzie tak naprawdę no będzie co robić, tutaj się skończy to piekło, tam no 13 piętro może nie pada tak szybko, chociaż zobaczymy, no ale jak się skończy to piekło, to znowu się tam jakaś strefa mroku odblokuje kolejna, no i wiecie, no będzie generalnie co robić. Miałem tu w ogóle jeszcze też, zapomniałem powiedzieć przed odcinkiem, poszukać sobie ewentualnie nie kluczy, tylko gemów jeszcze lepszych, bo zwróćcie uwagę, że ja mam jeszcze z dwa gemiki na siłkę takie stare, może nawet 3, bo ten w broni też by już wypadało wymienić, no ale teraz jest chyba etap, gdzie tych kluczy nam będzie leciało sporo, tak mi się przynajmniej wydaje. O, mamy broń, o Jezu, jakie cudo, plus 18, ale zobaczcie, górny rozrzut, właśnie to jest to, że mi wczoraj, czyli na poprzednim odcinku, te rozrzuty nie dopisywały i takie były średnie, a tu już możemy mieć nawet 630 rozrzut, dobra, wymieniam to, plus 18, więc bardzo duży roll, bo widzieliście te zwykłe bronie, one mi tam dawały plus 10, plus 8, plus 12, tam jakieś plus 18 były, no ale roll bardzo, ale to bardzo wysoki. I teraz tak, może sobie, tak jak mówię, sprawdzimy procenty najpierw, żeby jeszcze tutaj być pewnym, to w ogóle pierwsza sprawa, o i zobaczcie, od razu na piekło mamy 3%, dobra, to piekło sobie kliknę, teraz niestety chyba końcówka to są sami wojownicy, więc to dla nas będzie no takie średnie, bym powiedział, raczej bym wolał, żeby wiadomo, tutaj jakiś maguś, jakiś zwiadowca, dobra, to nam padło bardzo szybko, bardzo sprawnie, i mi się nie zapisało, poczekajcie momencik, niech mi tutaj pokażą gildię, może się to uda jakoś odratować, bo nieraz ten trik działa, dokładnie działa, możemy sobie obejrzeć, pyk, no mówię, teraz mamy dwóch ostatnich wojowników, brońka fajna, brońki na razie wymieniać nie muszę, bo
w ogóle tak nie zauważyłem, bo ona była tak w prawym dolnym rogu, mi tu trochę ramię zasłania od mikrofonu i o mały głos bym jej nie skipnął, ale dobra, grunże siedzi powiedzmy. No co, sprawdzimy kolejne. A w międzyczasie może jakieś ze dwa powiedzmy, ze cztery może skipki. 1,25 na tego adwokata diabła, no to jeszcze nie ma tragedii, na wieży nam od razu podskoczyło 2,15. Dobra, tak jak mówię, może jakieś delikatne skipki w poszukiwaniu kamienia, no i no, powiedziałem wam, teraz będą nam lecieć jakieś useless klucze zamiast gemu, właśnie dlatego to nie jest zbyt dobry moment, żeby te gemy wymieniać. Jak już ktoś chce, to polecam generalnie, chociaż no to nie taki useless, bo tu może polecimy dalej dokładnie. Jak ktoś chce, to polecam po prostu to kopać przed 200 poziomem, bo po tym 200 to już się no zaczynają jakieś tam inne. Generalnie dobra, mamy 206, jakieś tam inne przedmioty sypać, w sensie no inne lochy otwierać, dobra, co ja mówię w ogóle, no ale usprawiedliwiłem się na początku, więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Tu mamy plus 52, troszkę pancerza tracimy, ale mimo wszystko wziąłbym to, mamy też tych rozmontowań, no cały czas trwa event Kowala, więc ja tu zdecydowanie bym chciał z niego skorzystać, mylą mi się te karty w ogóle. Teraz mamy zwiada, on jeszcze powinien siąść, dokładnie, troszkę tu też poubieramy tych naszych pachołków, nie wieżyczka, tylko strefa mroku. Teraz mamy jeszcze woja, okej. No i teraz mamy magusia. Ten maguś może być problematyczny poniekąd, na nim się możemy zablokować. Dobra, no to jeszcze no ze dwa, no na razie nam same klucze poleciały, więc okej, jest inteligencja, niedobrze. W sensie no to się przyda, nie? Nawet te inne kolory się przydadzą dla pachołków. No ale mimo wszystko, no właśnie, aj, bo tu już kolejny nam się, dobra, to ja mogłem to skipnąć wcześniej. No dobra, no chociaż już będą klucze, co tam wiecie, no następny klucz, no dobra, nie kopę tego, nie kopę, bo to jest to, co wam mówiłem, teraz jest po prostu wysyp kluczy, no i nic z tym nie zrobimy niestety, okej, tornadka może troszkę po wymianie tej broni, zobaczymy, czy nam tu w ogóle siądzie, dokładnie, tu nam siadło, maguś nam siadł, zwiad nam powinien również siąść, okej, kolejny zwiadzik, może ten 207 dobijemy, paseczek sobie możemy sprzedać, zawsze to też troszeczkę goldzika, chociaż no już te statystyki, powiedzmy, troszkę dowieźliśmy do naszego obecnego poziomu postaci, więc jeżeli chodzi o statystyki, to już troszkę nas kosztują, to już nie jest takie, powiedzmy, łatwe, żeby te statystyki sobie tutaj puszować, no bo już mówię, tego golda, no 2 miliony to jest tyle co nic, to jest tam kilka statystyk dosłownie. Dobra, teraz mamy następnego wojownika, on da nam 207 level, no i czy my go zrobimy? Oto jest pytanie, żrący Azmo, 276, no wojownik, kurczę, nie? Więc chociaż, poczekajcie, zamiast my jego klikać, dobra, może zamiast w ogóle klikać na pałę, jak ja to mam w zwyczaju, to po prostu sprawdzę procenty, przypominam na SF Toolsie, bo też mam o to ciągle pytania, gdzie ty sprawdzasz te procenty, dokładnie, i po prostu sobie wbijemy level na przykład tak, bo na tego koleżkę mamy 7,70%, a na magusia 2,20, no to nie tak źle, na piekiełko 1,30, no tak, powiedzmy nie ma tragedii, no ale okej, siedzi, co teraz mamy? Teraz mamy jakiś hełmik dla Kunegundy, pięknie, bo ona akurat nie ma żadnego hełmu. No i co ja tu mogę dalej polecieć? Dobra, może tego golda powiedzmy zainwestujemy. Ej, trochę zaczęło szybciej chodzić, mam wrażenie. Pyk, 1350, dobra, na razie niech to będzie tak. No i co? No lecę do tego piekła. No piekło da nam mimo wszystko najwięcej tego expa. Piekło tutaj jest dla nas najlepsze obecnie, więc chyba klikam to piekło. To jest 9, przepraszam, przypominam, mam na niego 1,30%, więc no chcę po prostu grzybki chyba zmarnować powiedzmy na niego, dlatego że no najwięcej expa, nie? W skrócie najwięcej expa, najwięcej tutaj nam da, może nawet 200, chociaż nie, 210 tego nie, ale 209 to powinien siąść, tak mi się przynajmniej wydaje, zawsze to piekło dawało dużo tego expa, że tam dwa levele to wpadały za przeciwnika, no co chwilę taka bliska próba, no on ma 11 milionów ponad HP, a tutaj nam się zdarza niecały milion, żeby mu zostało, jakieś tam 500 tysięcy, jakiś tam milion troszkę, no są takie bliskie próby co chwilę.
No i zobaczmy. Zobaczmy, czy jeszcze damy radę go sobie tutaj ubić. No 1,30% dla grzybiarza to jest sporo. Dla free to play nie powiem, ale dobra, siedzi i mamy to. Dokładnie 209,5. Zobaczmy jeszcze tą waleczkę może i w międzyczasie kolejny skanik, jak to wygląda na tego nieszczęsnego bossa. 0,55 mamy na bossa, mało, malutko, tylko że no na wieżę mamy troszkę, dobra, obejrzmy tą walkę może, na wieżę już mamy znowu prawie 10%, no bo to wiadomo, co chwilę ubieramy te pachołki, na żywiołaka mamy 2,94, a co ciekawe na nietoperza piolistego mamy 0,65 tylko, czyli ten pierwszy zwiadowca, ten szczur ściekowy był 7%, tam prawie 8 nawet, no a jeżeli chodzi o tego drugiego, niby też zwiadowca, no to już tylko 0,65, ale dobra, jeżeli na niego mamy sporo, to możemy go sobie spróbować ubić, no to te pierwsze strefy mroku dają małe expa, jak sami widzicie, dopiero tam te kolejne zaczynają fajnie tego expa sypać, no ale skoro jest do ubicia, to dlaczego by tego nie zrobić? Mamy kolejny wisior, plus 15, cyk, możemy sobie, zamienił mi się, możemy sobie rozmontować, no i co? I lecimy dalej, wydaje mi się, że lecimy dalej. Teraz chyba tą strefę mroku już doklikam, tak mi się wydaje. Mamy jakąś brońkę, zobaczmy w ogóle. Plus 6, tylko że górny mniejszy. No 6 to chyba, no jak dla woja sporo, ale to chyba nie jest jeszcze, powiedzmy, taki duży na plus średnich, żeby to wymieniać, także dobra, to na razie oplujemy sobie, damy po prostu temu. Teraz mamy zwiada, potem chyba jest zwiad i ostatni to jest bodajże woj, czyli ten zwiad no w teorii powinien paść, ale nie wiem w sumie, poczekajcie, tutaj może troszkę tego HP dobijemy sobie, dobra, niech będzie tyle. Dobra, no jeszcze jeden skanik, mówię, nie klikać na pałę, to jest podstawowa zasada. Mamy teraz takie narzędzia, które nam tak pomagają. O, zobaczcie, 0,22 mamy tylko na tego skuba. Jezu, jak to się zmienia. Na jednego dużo, na drugiego tyle co nic. Czyli wieżyczka teraz, na wieżyczkę mamy 11. Wieżyczka da nam troszkę golda. Mamy jakieś laczki dla Magusia. Nie skorzystamy z nich, broń Boże. Idziemy dalej. Wieża dopiero 19. Tutaj cyk, mamy coś na siłkę. Zobaczmy w ogóle, plus 13 dla mnie, muszę robić dziurę. No to nie, to lepiej dać Barbarowi, bo on nie ma nic. Tu zdecydowanie. Dobra, teraz jakiś kolejny zwiadowca padł bardzo ładnie, mamy jakąś klatę, minus 9, no ale pancerza też na minus, dobra, rozmontowanko. Lecimy, o, to padło bardzo ładnie, dla Barbara rękawice też się nie przydadzą, dalej, wieżyczka, teraz wojownik, no on chyba padnie też sprawnie, okej, mamy coś na siłę, jakiś trinkecik, zobaczmy, plus 37, no właśnie, i to jest to, co ja chcę uzyskać, jeszcze się tu przebierzemy, w ogóle nawet nie rolując, powiedzmy, sklepu po epiki, więc to jest też duży plus, powiedzmy, a w ogóle ten barbar ma, aha, on ma na wszystkie cechy, no to on ma słaby, no ale nam się bardziej przydał, tutaj dokładnie z perspektywy tego, powiedzmy, piekła, to wymiana tych itemków nam się o wiele bardziej przyda. Dobra, 24 wieża. Ej, mamy jakąś broń dla Magusia i to chyba będzie dobra broń. Dokładnie, plus 112, zobaczcie. No szkoda, że nie mam tych run, bo już by te bronie leciały z runami, no ale trudno. Okej, i się chyba dzisiaj wyprujemy z rozmontowań. Wczoraj nam się nie udało, no ale dzisiaj chyba nam się na całe szczęście uda, więc o tyle dobrze. Teraz mamy maga i mamy też trochę golda, więc może ja dobiję tutaj do 1300. Tych boków to nie ruszam, bo mi są na wojownika niepotrzebne póki co, więc na razie tu lecimy w swoje główne statystyki, dokładnie 1300, no i resztę goldzika, troszkę nam ta wieża sypnęła, resztę goldzika powiedzmy w siłkę nawet, a może do 1400 się uda, czy nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra, na styk, idealnie, 1400, okej, już ładnie wyglądają te podstawy, no miałem dobijać 200 level, no ale 200 level to by się odcinek po 5 minutach skończył. 1,23 na piekło, na wieżę mam jeszcze sorki, na wieżę mam 6% prawie, okej, okay. Dobra, no nie, no to, a i na tego nietoperza pylistego znowu mam prawie 2%, okej, okay, to najpierw nietoperz, on mi da 210 chyba, albo będzie mało brakować, tak mi się coś wydaje, to najpierw zaczniemy sobie od nietoperza, na sukuba mamy 0,71 tylko, okej, okay, mamy 210, ładnie, coś na siłkę, sprawdźmy, plus 13, pancerz na minus, rozmontowanie, no i niestety już nie mam rozmontowań, więc już będę musiał ewentualne itemki sprzedawać, zwyczajnie. Co my teraz tu mamy w ogóle, jeżeli chodzi
chodzi o tą strefę mroku, bo jeżeli byłby wojownik, nie, zwiat, to chyba on będzie ciężki. Wieżyczka jeszcze tutaj mamy prawie 6%, może ta wieża da nam jeszcze jakiś itemek, no najlepiej jakby jakąś brońkę dała, tu mamy coś na intę, plus 19 musielibyśmy gema wyciągać, no nie bardzo chyba, jak taka wymianka to żeby chociaż plus 30 dawała. Teraz mamy dziewczę z zapałkami, zwiadowca, 26 wieża, powoli pniemy się do góry, na szczyt tej wieży można by powiedzieć, bardzo powoli jako paladyn, no ale wiecie, małymi kroczkami do celu jak to mówią. Długi odcinek wyjdzie w ogóle jak tak patrzę, no ale trudno, bonus odcinek, jest progres, to jest odcinek, nie ma co. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, okej, nie padło, jeszcze tutaj znowu procenciki, no i chyba lecę w to piekło, chyba w to piekło już mamy na nie ponad 1%, więc chyba po prostu... na tarantulę teraz mam 1,5%, na piekło mam 1,40. No ale chyba piekło, nie? Doładujemy tu jeszcze siły, całą resztę, co nam zostało i raczej piekło, no bo to już będzie taka końcówka, no a mimo wszystko to piekło da mi najwięcej expa. Mówię, 1,40 prawie, 1,38 dokładnie, na sukuba mamy 0,80, na wieży już mamy 0,76, to też raczej nie ma co klikać. Zobaczymy w ogóle, jaki tu nam jeszcze epik poleci, bo z tego bossa leci, jak sami widzicie. No i co? I może tą tarantulkę byśmy jeszcze kliknęli i chyba tyle na dzisiaj. Chyba tyle, on nam da też jakiś 212 level, może jeszcze coś tam, no zależy jak on padnie, jak on nie będzie długo padał, to na nim skończymy, a jeżeli będzie, powiedzmy, no będzie tam coś generalnie, o szybko padło, okej, jeżeli szybko padnie, to coś jeszcze poklikamy, no i dokładnie tak też się stało. Co my tu mamy, rękawice jakieś, ale nie najlepsze, ta nie ma rękawic, to możemy spróbować do toalety, no i dokładnie, jest dla Kunegundy na wszystkie staty, ale lepsze to niż nic. Następny skanik, pyk. I zobaczmy jeszcze przy okazji to 13 piętro, ale nie, tego to już na pewno nie zrobimy. Tak mi się wydaje. Dokładnie, 13 piętro, not possible. Tu już by trzeba jakieś większe przebieranie jak już zrobić. Ale mamy tak, nas okrutną tarantulę nam fajnie wzrosło. Na okrutną mamy 2,56, więc ją sobie jeszcze ubijemy. Na sukuba bezwstydnego 1,40 i na wieżę 1,21. No właśnie, to jest to, zobaczcie, jeden item dosłownie dołożyliśmy. No plus oczywiście dwa levele wpadły, to i pachołkom też. No ale tu takie małe zmiany, a już w tych procentach robią różnicę. No bo tak to działa, no tu praktycznie można by się nie zatrzymywać w tym momencie, no może jako paladyn to tak, ale jako taki berek, no to można by się nie zatrzymywać, tylko ubierać te pachołki po prostu jakimiś tam itemkami właśnie co nam lecą z wieży, co nam lecą ze strefy mroku, no i tak to by siadało. 212 level. Dobra, powiedzmy, że 50 grzybków na nią. Jak nie pada, to już koniec na dzisiaj. Niby 2,5%, ale coś nie chce za bardzo paść. Te procenty w strefie mroku to też są takie, wiecie, w sensie w strefie mroku. Te z udziałem pachołków, to też jest, wydaje mi się, takie troszkę naciągane. A już i tak ten jeden level w tom czy w tom na Hama nie będę raczej dopychał. To sobie zostawimy na jakieś odcinki w przyszłym tygodniu, gdzie będziemy po prostu dalej, powiedzmy, cisnąć. No bo tak, no tutaj musiałbym ze 4 chyba te lochy zrobić, żeby level wbić, może ze 3. Także raczej nam się to nie uda. Po raz kolejny tam 500 000 HP zostało jej tylko. Szkoda, no ale jest jak jest. Dobra, raz, dwa i trzy. Koniec. Koniec na dzisiaj. Ładny progresik. Nie obejrzeliśmy... A, jeszcze w ogóle tornada zapomniałem. Ej, zapomniałem o nim totalnie. To może jeszcze tornadko troszkę. Może jeszcze tu by się udało coś ruszyć. Zaraz chociaż nie, tego Belzebosa, żeby nam tam przypadkiem się nie zaspamował. Bo go chyba nie oglądałem, więc obejrzymy sobie. No, ale już zbliżamy się ku końcowi. Zbliżamy się powolutku ku końcowi i tak to ogólnie się prezentuje, więc to co moglibyśmy chyba zrobić wczoraj, tak mi się przynajmniej wydaje, to co jednak no powinniśmy to piekło zamknąć tak czy inaczej, może tej wieży nie, może tej strefy mroku nie, no ale piekło wczoraj jeszcze powinniśmy zamknąć. Tego czego nam się nie udało wczoraj zrobić, zrobiliśmy dzisiaj, więc można powiedzieć, że tragedii nie ma. No i czy ten kolega nam padnie? Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle jakiś blok, w sensie, że taki po prostu mocniejszy przeciwnik, dokładnie. No i jeżeli on by... A nie, tu ma podobne statystyki, chyba że to jakaś seria kilku bloków i potem to jakoś pójdzie bardziej z górki. No możemy tu jeszcze troszeczkę poklikać, tak dosłownie ociupinkę, że tak powiem, bo może tam, wiecie, zawsze jakąś awką się level dobija albo coś takiego. Zobaczymy jak to będzie wyglądać.
sądzący. Albo wiecie co, nie, dobra, nie ma co już na chama pchać, i tak zrobiłem w sumie więcej niż wydawało mi się, że zrobię na tym odcineczku. Może jeszcze topeczkę wam pokażę, tu jakieś ataki Z2, no byle jak, już tu powoli opluwam te ataki, ale niech się tutaj rycerze szkolą, to już po odcinku dokończę. Topeczka, to co was pewnie najbardziej ciekawi, jak ta topka się prezentuje w tym momencie. Dokładnie tak, jak widzimy, dużo łowców demonów, dużo berserków, jakiś bardzik, troszkę druidów też w ogóle, tych druidów jest sporo na tym serwerze, zauważyłem, ale to jest dobre, że serwer jest różnorodny, że po prostu różne mamy klasy w tej topce, to zawsze wygląda o wiele fajniej niż na przykład taki W58, gdzie tam na 30 osób w topce 31 mamy 20 bardów, czy tam nawet więcej, coś koło tego. No, ale tak się topeczka prezentuje. No i najwyższy level paladyna 228 Namo. O, tu w ogóle sporo itemów od niego potrzebuje, no ale go nie ubije, nie ma w ogóle takiej opcji. Tu zobaczcie, on ma same duże gemy. I te gemy mu dają już po 300 plus na tym levelu, no to nie ma co się dziwić. Same duże gemy, no to no nie ma co się dziwić, że te lochy padają. Z takimi gemami tu już widzę, że broń ulepszył razy 6. No więc my się tu głównie skupimy na paladynach. Mamy Bofisa 220 też ładnie. Wydaje mi się, że musiał... no pewnie ze 2 13 piętra ubić, pierwsze i drugie. I ewentualnie jeszcze... jakieś tam tornadkę, jakieś tam też powiedzmy strefy mroku, dlatego tyle wbił. I co więcej, tutaj mamy 218 Maximus, mamy Thomasa Andersona 228, tu 220, no pojawiło się sporo tych paladynów. Tak jak po pierwszych dniach byliśmy tam ex aequo top level właśnie z Namo, tak teraz troszkę tych paladynów tutaj można powiedzieć, że podbiło. O, u niego akurat potrzebujemy rękawic, to nam się może nam się uda, chociaż kurde ty, on jest za mocny chyba dla nas. O, dobra, teraz się udało, no warto było, po itemek warto. Jeszcze tu muszę tą topkę przelecieć przed awką dzisiaj, żeby sobie obczaić. Ale dobra, tyle, nie przedłużam już, bo znowu długi odcinek wyszedł. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji z dzwonem, subskrypcję z dzwonem, a pokazuję łapę w górę. Ale o łapie w górę... łapce w górze, o nie, łapkę w górę po prostu zostawcie, o tym też pamiętajcie, o to mi chodziło. Tak jak mówię, subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Twitcha, na Instagrama i na Discorda i piszcie w komentarzach, jak tam wasz progres po tym weekendzie epickim na nowym serwerze pierwszym europejskim, o ile gracie i o ile ogrywacie event epicki. Dzięki pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!